Józef Kufel, pośrednik nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy i uprawniony budowlany z Żywca. Przede wszystkim góral z Żywca. No to zacznijmy od tego, że mam nieruchomość w Beskidach. Co z nią? Czy już jestem bogaty, czy może być to dla mnie przekleństwo? To zależy od tego, jaki masz stosunek do tej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość jest dla ciebie źródłem szczęścia, no to jesteś bogaty. Jeżeli nie potrafisz docenić jej walorów, to nieraz masz z nią problemy. Wiele problemów z nieruchomościami powstaje wskutek swat, jakichś sporów sąsiedzkich i wtedy nieruchomość rzeczywiście staje się przekleństwem. Na pewno nieruchomość stanowi twój majątek i to jest istotne. Zawsze można ją sprzedać wtedy, kiedy potrzebujesz akurat pieniędzy. No właśnie, czy łatwo sprzedać nieruchomość w Beskidach? Tak samo jak na każdym innym rynku. Zależy to od wielu czynników. Każdą nieruchomość można sprzedać, jeżeli właściwie ocenisz jej wartość i ustalisz właściwą cenę ofertową oraz zapewnisz jej taką promocję, jakiej dana nieruchomość wymaga. Nie ma dwóch identycznych nieruchomości. Każda jest inna, do każdej trzeba podejść indywidualnie. Na pewno Beskidy mają swoją specyfikę, ponieważ jest to rynek nastawiony na nieruchomości użytkowane rekreacyjnie, czyli ludzie szukają tam spokoju, pięknych widoków, to jest ważne, więc jeżeli masz taką nieruchomość, to będzie ją łatwo sprzedać. Są nieruchomości, które sprzedają się w ciągu kilku dni, są takie, które sprzedają się latami. Gdy zdecyduję się na sprzedaż mojej nieruchomości, to co powinienem zrobić? Czy na początku powinienem wykonać zdjęcia tak, jak ona stoi, czy może zacząć od jej remontu? Najpierw powinieneś dokładnie poznać rynek, bo to jest najważniejsze przy sprzedaży nieruchomości. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, to oczywiście powinny być zrobione wówczas, kiedy nieruchomość jest przygotowana do sprzedaży. Mam tu na myśli taki ogólny porządek, bo nie zawsze jest potrzebny remont. Owszem, zdarza się, że taki remont jest konieczny. I wówczas trzeba ocenić skalę tego remontu. Czy warto inwestować w remont, czy warto nieruchomość pokazać taką, jaka jest dla inwestorów, czy dla ludzi, którzy zrobią ten remont po swojemu. No właśnie, a jeśli nie mam pieniędzy na taki remont, to czy mogę liczyć na dobrą kwotę sprzedaży takiej nieruchomości? Każda kwota może być dobra. Zależy, jak ją ocenisz. Nie ma tutaj jakichś reguł. Podstawą jest właściwa wycena. To jest klucz do sukcesu. Jeżeli ustawisz cenę na poziomie, który odpowiada wartości rynkowej, no to otrzymasz dobrą cenę. Przy czym już od ciebie zależy, czy ta dobra cena odpowiadająca wartości rynkowej dla ciebie będzie dobra. Bo bywają przypadki, że ktoś osiąga wartość rynkową, nie jest zadowolony, a ktoś sprzedaje poniżej wartości rynkowej, jest szczęśliwy. Jak ty, jako osoba zajmująca się nieruchomościami, pomagasz w znalezieniu klientów i sprzedaży? Mamy cały system. Przede wszystkim mam za sobą prawie ponad 26 lat doświadczenia. Mam zespół, z którym współpracuję od kilkunastu lat. I mam grono zaprzyjaźnionych pośredników. Jestem uczestnikiem takich systemów współpracy, system oferowania nieruchomości, Bielska Sieć Agencji Nieruchomości. Więc dzięki tej współpracy jestem w stanie łatwiej znaleźć klienta. Ponadto mam wykupione abonamenty w głównych portalach reklamujących nieruchomości. No i oczywiście potrafię tą nieruchomość odpowiednio ocenić. To jest klucz do sukcesu. Mam dostęp do
bazy cen, którą prowadzimy wspólnie z grupą rzeczoznawców majątkowych, ponad 100 rzeczoznawców, dostęp do cen transakcyjnych z całego Śląska. Ale pewnie muszę liczyć się z jakąś prowizją. Ile twoja praca będzie mnie kosztowała i kiedy będę musiał za nią zapłacić? Nikt nie lubi pracować za darmo. Ja również za dobrą pracę oczekuję wynagrodzenia. Przy czym to wynagrodzenie jest uzgadniane w umowie o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości i płatne jest po sprzedaży, czyli w momencie, kiedy mamy sukces. Wszelkie koszty, wszelkie nakłady, reklamy, koszty reklamy ponoszę osobiście do momentu sprzedaży. Czy prowadzisz klienta przez cały taki etap sprzedaży? No nie wyobrażam sobie inaczej. To jest moja rola, żeby klient czuł się doceniony. Dla mnie najważniejszy jest interes klienta. Często, nieraz zdarzało się, że poświęcałem swoje wynagrodzenie, żeby pomóc klientowi. Czy znalezienie klienta na nieruchomość leży w twojej gestii, czy to raczej obustronna współpraca z klientem? Podstawową rolę oczywiście spełniam ja wraz z zespołem, czyli przygotowuję nieruchomość do sprzedaży, przygotowuję publikację oferty, prezentuję nieruchomość potencjalnym zainteresowanym, prezentuję tą nieruchomość na miejscu, ale oczywiście współpraca często bywa bardzo pomocna i wręcz konieczna. Jeżeli sprzedajemy dom i właściciel mieszka w tym domu, no to jego rolą jest przygotowanie domu do każdej prezentacji. Jego rolą jest również to, żeby nie zepsuć prezentacji. To jest często problem. Właściciel, który jest bardzo związany ze swoją nieruchomością, nieraz nie pomaga w tej sprzedaży. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy sprzedaży nieruchomości? Na pewno to, co od początku powtarzam, znajomość rynku. Można sprzedać nieruchomość samodzielnie, można sprzedać nieruchomość z pośrednikiem nieruchomości, ale zawsze trzeba zacząć od rozeznania, co aktualnie dzieje się na rynku. Czy moja nieruchomość znajdzie nabywców, będzie konkurencyjna w stosunku do innych porównywalnych nieruchomości. Jak możemy się z tobą skontaktować? Jest adres mailowy, jest numer telefonu, wszystko na stronie internetowej www.jkn.com.pl, czyli Józef Kufel Nieruchomości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Józef Kufel Nieruchomości był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Zapraszam do współpracy. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.